również śledziłem. Był wielki powrót Saja, który przekroczył kurwa 200 tysięcy. Przekroczył te 200? Bo widziałem screeny, że niby miał 200 tysięcy, ale wiem, że 194 to jest peak. Wiem, że 194 jest peak, ale to chyba ten 200 to był fejkowy screen. Albo się Twitch zbugował na sekundę. Ale kurde, tutaj można powiedzieć tylko jedno. Szapoba za to, jak oni cała, jaka cała ekipa, jako cała drużyna, bo to jest wspólny sukces, ogarnęli ten powrót. W sensie idealnie rozegrane karty. Zaczęli streamować bardziej tam, rozpoznawalne mordy zaczęły streamować. Później reszta zaczęła, dołączyła się do nich. Każdego dnia ktoś streamował i to często po dwa, po trzy osoby dziennie. Wszyscy tutaj cisnęli każdego dnia te streamy, robili ciekawy content. Później wysłali Japczana na High League, Popo na Fame'a i do tego i na to wszystko wrócił Xayo. No, trzeba wylizać, bo to są fakty, że zajebiście zostało to zrobione. Zostało zajebiście to zrobione. Boli kurwa dupa. Że ja tak zrobić nie potrafię. A boli, piecze strasznie. Ale zasłużone. Teraz ty masz tak ekipę ogarnąć. O kurwa, już to widzę. Masz stary pipę z zamanki. Kogo? Dobra. Powaga, widzowie. Powaga. Zostało zapowiedziane na tym streamie przy 160 tysiącach osób coś, o czym gadałem z Sucharem. Kilka dni temu. W sensie kilka tygodni temu Suchar do mnie napisał z propozycją zrobienia derby. Dymy kontra Xayo Industries. Ja powiedziałem wtedy Sucharowi, że Suchar, słuchaj, szczerze mówiąc, jesteśmy trochę teraz w dupie, mamy beznadziejne wyniki, nie potrafimy się ogarnąć, żeby grać razem. Trochę dymy obecnie są totalnym gównem. Nie chcę, żeby było tak, że musicie nas ratować i nas podnieść, co nie? I wtedy Suchar powiedział, okej, to się odezwi, jak będziecie już bardziej zorganizowani i się podniesiecie, co nie? No ale Xayo zdecydował, że derby się odbędą, no to chuj, to się odbędą te derby. Ale ja wiem, kto na pewno będzie w składzie, Jeszcze nie jestem przekonany całego składu, bo jest dużo osób do wyboru z dymów, ale na pewno będę stawiać na osobniki, które oprócz tego, że dobrze będą grały, to jeszcze będą robić ciekawy content do tego. Zatem na 100% możecie się spodziewać Diabła i Bladiego. To są pewniaki. To są pewniaki, które mogę zdradzić. No, to jest 100%, którego nie można tutaj zrezygnować. No. Postanowiłem z Lurkera stać się aktywnym hatownikiem. No i to dobrze, Wolsiu. Dziękuję miłego za dwa miesiące. I oby twoje plany się spełniły, Blaszhak. Co będzie się działo na derbach? Jeszcze nie rozmawiałem o tym z Sucharem. Dzisiaj napisał, żeby ustalić termin. Jeszcze z nim porozmawiam na ten temat i to ustalimy.